Z początkiem nowego roku w dębickim starostwie powiatowym zaczęto prowadzić segregację odpadów. O powodach tej zmiany mówią dyrektor Wydziału Organizacyjnego Jerzy Gągała oraz wicestarosta Adam Pieniążek. Przede wszystkim z dbałości o ochronę środowiska i to było jakby głównym założeniem tej zmiany. Dlatego chcielibyśmy docelowo, żeby w urzędzie, jak i w jednostkach podległych było jak najmniej śmieci mieszanych, a żeby były to śmieci segregowane. Segregowane na plastik, papier, tworzywa sztuczne. Jednym z zadań starostwa powiatowego jest również edukacja ekologiczna. Prowadzimy szereg działań w szkołach ponadpodstawowych, również dla mieszkańców powiatu. Natomiast w samym starostwie śmieci nie były segregowane. No ja uważam, że najlepsza edukacja jest poprzez przykład. To nie koniec proekologicznych zmian w starostwie powiatowym w Dębicy. W najbliższym czasie Wydział Organizacyjny planuje także wprowadzenie dystrybutorów wody pitnej.